Serdecznie witam wszystkich Państwa na kolejnej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Otwieram 48. sesję Rady Powiatu. Na sesji witam gości. Może na początek bardzo serdecznie witam pana Marcina Kazimierczuka, radnego Sejmiku Wojewódzkiego. Bardzo serdecznie witamy. Pan Marcin jak zawsze jest na sesji u nas. Bardzo nam miło z tego powodu. Witam pana mecenasa, witam panią sekretarz, witam panią Ulę, witam oczywiście wszystkich radnych na czele z panami starostami, z zarządem powiatu. Bardzo serdecznie witam również wszystkich mieszkańców Bartoszyc, którzy nas oglądają w tej chwili i będą oglądać. Witam pracowników Bartsatu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja została zwołana planowo. Wszystkie materiały na sesję wszyscy radni oczywiście otrzymali. I teraz chciałbym po prostu sprawdzić, czy jesteśmy na sesji obecni, czy nasza rada jest prawomocna, ale jeszcze zanim to zrobię, to poinformuję Państwa, że sesja jest oczywiście rejestrowana i przez telewizję Bartsat, jest transmisja online i obecność na sesji jest jednocześnie zgodą na publikację Państwa wizerunku. Szanowni Państwo, chciałbym teraz stwierdzić prawomocność obrad i w tym celu bardzo proszę o zalogowanie się radnych i o zaznaczenie zakładki kworum. Musimy chwilę poczekać. Ja przypomnę tylko, że żeby sesja była prawomocna, potrzeba minimum 9 radnych. Chwilę poczekamy, nie ma problemu. Czekamy, aż się pan Jurek zaloguje jeszcze. To chwilę potrwa. Proszę się nie denerwować. Aczkolwiek już w tej chwili widać, że sesja będzie prawomocna, ponieważ 12 radnych już się zalogowało. Poczekajmy chwileczkę, to zaraz sobie to ustalimy. Oczywiście pan Jerzy jest obecny fizycznie na sesji, ale chodzi o to, żeby się zalogował, dlatego że jak się zaloguje, to będzie mógł wtedy głosować. Jak się nie zaloguje, to nie będzie mógł głosować. Jak panie radny? Wszystko dobrze już? Kręci jeszcze. Dobrze, może w takim układzie jeszcze poczekamy. Jest.
A, już jest. Czyli widzicie Państwo, warto było czekać, także stwierdzam, że obecnych na sesji dzisiaj jest 13 radnych, czterech radnych jest nieobecnych. Stwierdzam zatem, że nasza sesja jest w stanie podejmować prawomocne uchwały. Kolejny punkt to ustalenie porządku obrad. I tu w tym miejscu chciałbym poinformować Państwa, że przez pomyłkę, przez przeoczenie, można by tak powiedzieć, nie umieszczono w porządku sesji punktu, który się nazywa sprawy różne, a który jest zawsze na sesji. W związku z tym wnioskuję, aby ten punkt sprawy różne znalazł się w porządku sesji w punkcie 8, a tym samym zamknięcie obrad sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego będzie punktem 9. Czy jeszcze są jakieś inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego poddam pod głosowanie mój wniosek o te sprawy właśnie różne, żeby się znalazły. I teraz zadaję pytanie, kto z Panów Radnych jest za tym, aby punkt 8 sprawy różne znalazł się w porządku obrad, a punkt 9 to będzie zamknięcie obrad sesji. Kto z Panów Radnych jest za? Kto z Panów Radnych jest przeciw, a kto z Panów Radnych wstrzymał się od głosu? No, witamy na sesji również Panią Skarbnik, która właśnie przyszła. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła wniosek o to, żeby sprawy różne się znalazły w porządku obrad. Wobec tego pozwólcie Państwo, że ja ten porządek obrad przeczytam i przejdziemy do przegłosowania tego porządku obrad. Otóż proponowany porządek obrad wygląda następująco. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 48. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 46. oraz 47. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacja uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, informacja o działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bartoszycki za rok 2020-2021. Punkt siódmy, podjęcie uchwał w sprawach. A. Zmian w budżecie powiatu na rok 2021. B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-31. Punkt C. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu bartoszewskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 roku. Punkt D. Wprowadzenie zmian w uchwale 37 łamane na 183 łamane na 2021 z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2021 rok. Punkt ósmy to właśnie sprawy różne, które weszły do porządku i punkt dziewiąty zamknięcie obrad 48. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Poddaję zatem pod głosowanie program, porządek obrad dzisiejszej sesji, który przed chwilą Państwu przeczytałem i zadaję pytanie wszystkim, kto z Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad przedstawionego przeze mnie przez chwilę, kto jest przeciw, a kto z Panów Radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła porządek obrad. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 46 oraz 48 sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Te protokoły były do wglądu w biurze Rady. Jeśli nie zobaczę i nie usłyszę żadnych uwag na ten temat, stwierdzę, że Rada te protokoły przyjęła. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada protokoły z obrad 46 i 47 sesji Rady Powiatu przyjęła.
Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu bardzo poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie owej informacji. Panie starosto, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 46. a 48. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 29 września 2021 a 29 października 2021. W powyższym okresie czasu zarząd obradował na 5 posiedzeniach, to jest w dniu 30 września 2021 roku oraz 5, 12, 19 i 26 października także 2021 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 115 łamane na 327 łamane na 2021 z dnia 30 września 2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021. Zmiana wynika z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego o dokonaniu zmian w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową oraz na wyposażenie szkół, podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Uchwała nr 115 łamane na 328 łamane na 2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wartoszewskiego na lata 2021-2031. Uchwała nr 116 łamane na 329 łamane na 2021 z dnia 5 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do konkursu grantowego na pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą przez powiat bartoszycki. W związku z ogłoszeniem drugiego naboru wniosków w ramach pilotażowego wdrożenia modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach zwróciła się z prośbą o ponowne wyrażenie zgody na złożenie wniosku grantowego. Zarząd wyraził zgodę na złożenie wniosku grantowego i jednocześnie zobowiązał dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do jego przygotowania. Uchwała nr 116 łamane na 330 łamane na 2021 z dnia 5 października 2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu programu ochrony środowiska dla gminy miejskiej Górowo i Ławeckie do 2030 roku. I w związku właśnie tutaj z wnioskiem pana burmistrza miasta Górowo i Ławeckie o zaopiniowanie programu ochrony środowiska zarząd podjął wyżej wymienioną uchwałę, pozytywnie opiniując przedłożony program. Uchwała nr 117 łamane na 331 łamane na 2021 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Tutaj uchwała ta jest korektą uchwały podjętej podczas 115 posiedzenia zarządu. Uchwała nr 117 łamane na 332 łamane na 2021 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach. Zarząd powiatu tutaj na wniosek pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach udzielił jej pełnomocnictwa do występowania w imieniu powiatu bartoszyckiego we wszelkich sprawach związanych z zawarciem i realizacją umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Uchwała nr 117 łamane na 333 łamane na 2021 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia. Na wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach zarząd wyraził zgodę na najem pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku szpitala o powierzchni 5,25 m kwadratowego. Pomieszczenie zostanie wynajęte z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową na okres niespełna 3 lat. Uchwała nr 118 łamane na 334 łamane na 2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Sępopol na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030. Zarząd w tym przypadku również pozytywnie zaopiniował wyżej wymieniony program. Uchwała nr 118 łamane na 335 łamane na 2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
rocznego programu współpracy powiatu bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok. Konsultacje wyżej wymienionego programu trwają od 19 października, a teraz już będą się kończyły, bo do 5 listopada 2021 roku. Uchwała nr 119/336/2021 z dnia 26 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku. Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację wyżej wymienionego zadania, w którym oferty należy składać do 19 listopada 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2021. Uchwała nr 119/331/2021 z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. I tutaj na wniosek pani dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach zarząd zatwierdził przedłożony projekt tego nowego regulaminu organizacyjnego, w którym zmienia się właściwie struktura organizacyjna w jednym punkcie. Ponadto zarząd powiatu rozpatrywał następujące sprawy. Podczas 117 posiedzenia zarządu w dniu 12 października 2021 roku zarząd rozpatrywał wniosek zastępcy komendanta powiatowego Policji w Bartoszycach o dofinansowanie zakupu radiowozu. Zarząd skierował wniosek do prac nad budżetem powiatu na 2022 rok i w miarę możliwości oraz posiadanych środków przekaże dofinansowanie na ten cel. Oczywiście tradycyjnie w okresie przedsesyjnym zarząd powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów do dzisiejszej sesji. Także dziękuję panie przewodniczący. Proszę kontynuować. Ja również dziękuję bardzo. Tyle informacji na temat posiedzeń zarządu i tego, co zarząd powiatu robił w ciągu ostatniego czasu. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu. Tym razem jest to informacja o działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat bartoszycki za rok szkolny 2020-2021. W ostatni poniedziałek odbyła się komisja budżetowa i spraw powiatu tutaj w tej sali, gdzie pan naczelnik Grzegorz Monkiewicz oraz dyrektorzy szkół, którzy byli obecni na tym spotkaniu, podsumowali ten właśnie raport, tą informację. I dyskusja była bardzo, bardzo tutaj ciekawa, twórcza. I jeszcze pan wicestarosta chciałby na ten temat kilka słów powiedzieć. Panie starosto, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni mieszkańcy, radni. Jak wiemy wszyscy, że spoczywa obowiązek jakby na zarządzie przedstawienie tej informacji na temat oświaty, więc jak pan przewodniczący już tu wstępnie, dyskusja była dosyć obszerna. Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, czyli de facto informacja o działalności szkół i placówek prowadzonych przez nasz powiat, wynika wprost bezpośrednio z zapisów z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. W dokumencie tym w artykule 11 ust. 7 ustawodawca określa zakres tej informacji. Niemniej jednak nasz Wydział Oświaty i Polityki Obywatelskiej w oparciu o dane przekazane ze szkół i placówek przygotował w tej informacji szereg dodatkowych danych, tak żebyście mieli państwo pełny obraz działalności naszych szkół i placówek w wielu różnorodnych zakresach i aspektach. Przedstawione w tym dokumencie dane zostały omówione w poniedziałek 25 października 2021 roku na posiedzeniu komisji zwołanej na wniosek przewodniczącego pana Wiesława Kuracha przy współudziale naszych radnych.
oraz zaproszonych dyrektorów szkół i placówek. Wszyscy dyrektorzy mieli możliwość pełnego przedstawienia funkcjonowania podległych im jednostek. W ubiegłym roku szkolnym, zwracając przy tym uwagę na osiągnięcia i sukcesy, ale też bieżące bolączki i problemy, które dzięki bardzo dobrej współpracy z Wydziałem i Zarządem Powiatu, co wielokrotnie sami podkreślali, udawało się rozwiązywać sukcesywnie i skutecznie. Podkreślali również całkiem niezłą, zadowalającą wręcz kondycję finansową ich jednostek w mijającym roku. Ma to tym bardziej szczególne znaczenie, gdyż był to wyjątkowo trudny rok ze względu na obecność pandemii w naszym kraju i związanych z nią obowiązujących przynajmniej niektórych do tej pory obostrzeń, których należało bezwzględnie przestrzegać, w takim rygorze organizować pracę szkół i placówek, jak Państwo doskonale wiecie, było to praca stacjonarna, hybrydowa i zdalna. Nasze szkoły i placówki poradziły sobie z tym zadaniem wzorowo, dlatego chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi naszych szkół i placówek za trud i zaangażowanie wkładane w codzienną pracę związaną z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Chciałbym też podziękować pracownikom Wydziału Oświaty za wdrażanie dobrych i skutecznych rozwiązań sprzyjających budowaniu właściwej współpracy z jednostkami. Jestem przekonany, że jeżeli utrzymamy nadal podobny poziom tej współpracy, to obecny rok szkolny będzie również zadowalający. Tu chciałbym tylko jeszcze dodać, że ta współpraca tu wynikała na tym, układa się w stopniu takim pozytywnym. Myślę, że odnośnie jednostek naszych oświatowych, co będzie dalej, to temat był podjęty, że będziemy dyskutować dalej, bo sytuacja, która w przyszłości nas czeka, jest trudna i myślę, że wspólnie tutaj radni już wykazywali swoje zaangażowanie, również dyrektorzy, żeby podejmować jakieś decyzje, żeby ta oświata była zawsze takim priorytetem w naszej Radzie. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję, panie starosto. Ja dodam od siebie tylko, że rzeczywiście praca nauczyciela jest bardzo trudna. Wiem coś na ten temat, sam jestem przecież nauczycielem. I za ten trud chciałbym wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, nie tylko nauczycielom, również pracownikom technicznym serdecznie podziękować i zapewnić, że oświata to jest taka dziedzina, nad którą się naprawdę głęboko pochylamy i staramy się, naszym celem jest, żeby te szkoły bartoszyckie były jak najlepsze, żeby poziom kształcenia był jak najwyższy i mam nadzieję, że nam się chociaż trochę to udaje osiągnąć ten właśnie cel. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim pracownikom oświaty. Nie widzę żadnych zgłoszeń w tej chwili, wobec tego pozwolę przejść sobie do kolejnego punktu, czyli siódmego, podjęcie uchwał w sprawach. I zanim przejdziemy do konkretnych uchwał, to poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Powiata, pana Wiesława Kuracha, o wyrażenie opinii komisji na temat, myślę, że wszystkich uchwał od razu, prawda? Bo wtedy nie będziemy przed każdą uchwałą prosić o opinię. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja na posiedzeniu w dniu 25 października wszystkie projekty uchwał, które są dzisiaj podejmowane, zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i wobec tego przechodzimy do uchwały 7a, czyli zmian w budżecie powiatu na rok 2021. Państwo pozwolicie, że ja tę uchwałę przeczytam. Uchwała nr 48 /220/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021.
paragraf po podstawie prawnej, która tutaj następuje. Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 26 612 098 groszy zgodnie z załącznikiem numer 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 101 294 125 040 groszy. Dochody, w tym dochody bieżące w wysokości 91 323 269 zł i dochody majątkowe w wysokości 9 970 856 zł i 40 groszy. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę 626 612 zł 98 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 114 165 685 015 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 86 195 495 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 27 970 190 groszy i 15 190 zł i 15 groszy. Punkt drugi. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 25 508 110 zł i 15 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 445 080 zł zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty. Dochody i wydatki związane z realizacją. Pierwsze. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załączniki 4a i 4b. 3. Zadań zrealizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5. Paragraf trzeci. Pierwsze. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12 871 559 zł 75 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 593 700 zł, wolnymi środkami w wysokości 7 729 756 zł i 39 groszy i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5 148 103 zł i 36 groszy. Przychody budżetu w wysokości 17 277 859 zł i 75 groszy, a rozchody w wysokości 4 406 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf czwarty. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 64 138 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe po zmianie wynosi 576 148 zł. Dwa. Zmniejsza się rezerwę celową na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń o 1 130 744 zł i 74 grosze z przeznaczeniem na wypłaty dla nauczycieli i pracowników oświaty. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynosi 0 zł. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 października 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treść uchwały. O wyjaśnienie takie bardziej może szczegółowe poprosiłbym może panią skarbnik, jeśli można, o kilka słów na temat tej uchwały. Także panią skarbnik. Panie przewodniczący, tak? Jeśli można, pani skarbnik chce wnieść tutaj jakby jedne zmiany taką nie wnoszące w całym budżecie, ale pomiędzy rozdziałami. Aha. Prosiłbym za to, żeby zabrała właśnie głos, bo tutaj. Tak. Tak, słyszeli państwo, jest pewna zmiana w budżecie, dlatego panią skarbnik bardzo poproszę tutaj do mównicy, żeby w tej sprawie zabrała głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany, które zatwierdziła komisja i które przeczytał pan przewodniczący, były omówione szczegółowo na posiedzeniu komisji, ale w dniu dzisiejszym do zarządu wpłynął wniosek z Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w miejscowości Tolko z prośbą o zwiększenie budżetu na kwotę 75 tysięcy
I tutaj mamy wynagrodzenia osobowe 44 960 zł, pochodne 8062 zł, na fundusz pracy 1102 zł, zakup materiałów i wyposażenia 500 zł, zakup środków żywności 4000 zł, zakup energii 500 zł, zakup usług remontowych 900 zł, zakup usług pozostałych 14 414 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 250 zł i wpłaty na PPK 312 zł, co w sumie daje kwotę 75 tysięcy. Środki te zostały przesunięte z rozdziału 855.08 z paragrafu 31.10 świadczenia społeczne minus 50 tysięcy i 41.70 wynagrodzenia bezosobowe minus 25 tysięcy. Suma summarum, ten wynik wychodzi na zero, ale nastąpiła zmiana pomiędzy rozdziałami, więc tu wniosek do zarządu wpłynął i zarząd zatwierdził tą zmianę i prosi Radę, żeby Rada uwzględniła tą zmianę przy procedowaniu właśnie uchwały dotyczącej zmian w budżecie. Nie ma to wpływu na wieloletnią prognozę finansową, jak nie ma również wpływu na wynik budżetu, ponieważ te dwie kwoty się zerują. To jest ta zmiana dodatkowa, która właśnie w dniu dzisiejszym wpłynęła do zarządu, którą zarząd zaakceptował. Więc z mojej strony to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania do zmiany, do uchwały czy do wieloletniej prognozy finansowej, to jestem gotowa udzielić odpowiedzi. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Ja myślę, że potraktujemy to jako autopoprawkę, bo to jest w zasadzie autopoprawka do projektu i nie widzę w tej chwili nikogo, kto się by zgłaszał w tej sprawie. Wobec tego mogę chyba przystąpić do przegłosowania tej uchwały i zadam teraz pytanie, kto z panów radnych jest za uchwałą numer 48/220/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021 ze zmianami, które przed chwilą wprowadziła pani skarbnik. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto z panów radnych jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzę do kolejnej uchwały, która jest jakby pokłosiem tej uchwały, którą uchwaliliśmy. Jest to uchwała numer 48/221/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2021-2031. Tu następuje podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszewskiego na lata 2021-2031 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pytam państwa, kto z panów jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie przed chwilą uchwały? Kto z panów jest przeciw, a kto z panów wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała
którą też przeczytam może, przynajmniej tytuł, bo ona jest dość długa. Uchwała numer 48/223/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale, przepraszam bardzo, mi się po prostu uchwały w tym momencie tak, pomyliły się. Ta uchwała, którą chciałem przed chwilą czytać, będzie następna. Ta uchwała ma tytuł taki. W sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu bartoszewskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 roku. Tu jest potem podstawa prawna i jest dość obszerna, wobec tego pozwólcie Państwo, że ja jej nie będę czytał, ale ta uchwała jest oczywiście wszystkim Panom Radnym znana, wobec tego spokojnie możemy przejść chyba do głosowania, chyba że są jakieś uwagi na ten temat. Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do przegłosowania. Kto z Panów Radnych jest za uchwałą w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu bartoszewskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 roku. Kto z Panów Radnych jest za? A kto z Panów Radnych jest przeciw? A kto z Panów Radnych wstrzymał się od głosu? Czekamy na pana starostę jeszcze. O, już jest. Nie, pan starosta zawsze bezbłędnie głosuje, także. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie. I teraz właśnie przejdziemy do tej uchwały, którą pierwotnie chciałem Państwu zaproponować, a mianowicie jest to uchwała numer 48/223/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale numer 37/183/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2021 rok. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje, i również jest to uchwała taka dość obszerna, więc pozwolę Państwu, że pozwolicie Państwo, że nie będę je czytał w całości. Ona jest również wszystkim radnym znana, ponieważ w odpowiednim czasie została na radnym przedstawiona, na komisji również była omawiana. Wobec tego myślę, że nie widzę żadnych uwag, wobec tego przystąpimy do głosowania. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 48/223/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 37/183/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2021 rok. Kto z Panów Radnych jest za tą uchwałą, kto z Panów Radnych jest przeciw, a kto z Panów Radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam niniejszym, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Tym sposobem wszystkie uchwały przewidziane na dzisiejszej sesji zostały już uchwalone. Przechodzimy wobec tego do punktu 8. Sprawy różne. Proszę bardzo, czy ktoś w sprawach różnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, o głos prosi pan radny Grzegorz Mucha. Proszę uprzejmie. Korzystając z tego, że jesteśmy dzisiaj stacjonarnie i możemy zadać pytania, więc mam pytania do pana starosty, do zarządu. Mianowicie takie pytanie, bo na internecie pojawiły się już informacje odnośnie
przewidywanych środków finansowych z Polskiego Ładu dla gmin naszego powiatu. Jest to ponad 62 miliony złotych. Mam pytanie do pana starosty, jakie wnioski składał powiat, na jaką kwotę i jaki jest los tych wniosków z Polskiego Ładu? To jest moje pierwsze pytanie, a drugie pytanie moje jest takie, bo na początku roku wiedzieliśmy, że są problemy finansowe w domach pomocy społecznej związane z tym, że jest mniej pensjonariuszy. Były pisane wnioski do wojewody, więc mam pytanie, jaka jest sytuacja finansowa na dzień dzisiejszy i czy są jakieś tam niepokojące informacje, czy sytuacje, że tych środków finansowych na funkcjonowanie DPS-ów w naszym powiecie może zabraknąć. To tyle, dziękuję. Dziękuję. Czy pan starosta zechce teraz odpowiedzieć? Czy... Tak, bardzo proszę. Więc jeśli chodzi o to pierwsze pytanie związane z Polskim Ładem oczywiście i ze środkami, jakie nasz powiat otrzymał, no to tutaj należałoby się pochwalić, że powiat bartoszycki znalazł się w naszym województwie na czwartej pozycji, jeśli chodzi o wielkość, czyli 62,4 miliona złotych. Otrzymały te środki wszystkie gminy w naszym powiecie, oprócz, że tak powiem, samego powiatu, czyli starostwa, który składał wniosek na, częściowy wniosek na drogę w wysokości ponad 19 milionów złotych. No i to ta kwota okazała się przy przeliczaniu według ustalonych tam algorytmów za wysoka do tego, żebyśmy mogli się na tę kwotę oczywiście tutaj jakby kolokwialnie rzecz nazywając załapać. Co spowodowało, że w najbliższym rozdaniu takie wnioski nasze na tę kwotę będą mogły być zrealizowane, a nawet wręcz powinny być zrealizowane. Więc kwestia jakby wykonania tej drogi, czyli części tej drogi odlecze się około 4-6 miesięcy, może nie więcej. Natomiast tutaj należy sobie powiedzieć jasno, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że właśnie wszystkie gminy w powiecie bartoszyckim otrzymały te środki na te wnioski, które złożono i ja jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ wyprzedziły nas tylko te duże aglomeracje i uważam, że no myślę, że postąpiono w miarę sprawiedliwie, właściwie. Nie, bo są inwestycje, które są według mnie osobiście też dużo ważniejsze, na przykład niż nam, powiedzmy, ten odcinek tej drogi, który zostanie dosłownie za kilka miesięcy wykonany również. Tak to na dzisiaj wygląda. Dziękuję bardzo. A pula na powiat była no, taka, jaka była, tak? Ja tylko chciałbym podkreślić, to pan starosta też powiedział, że to jest dopiero pierwsze rozdanie. To nie jest to, że już koniec, te pieniądze poszły do gminy, już więcej nie dostaną. Będzie następne rozdanie. Zresztą jest wśród nas również pan Marcin Kazimierczuk, który też zabiega o te pieniądze, także jemu też bardzo serdecznie dziękujemy. I miejmy nadzieję, że w następnym rozdaniu już będą pieniądze konkretnie dla starostwa. Także spokojnie, te pieniądze będą na pewno. Także jeszcze pan starosta. Jeszcze jest druga część, była pytania, ale ja tu jeszcze dodam, że na te 93 miliardy złożonych wniosków do podziału były tylko 20, a potem jeszcze plus 3, czyli 23 miliardy. Więc tak, no niestety, no trzeba było to dzielić, żeby było to sprawiedliwe, żeby zrozumiano we wszystkich częściach naszego kraju, że rząd obecny, rząd, tak jak wszyscy go nazywają, Prawa i Sprawiedliwości, nie daje tylko swoim. A my, jako powiat, starostwo, jesteśmy tego najlepszym przykładem. Także to jest ta kwestia. Natomiast druga sprawa to są te środki na Dom Pomocy Społecznej. No niestety po naszych różnych interwencjach i pisemnych i osobistych w Urzędzie Wojewódzkim i rozmowach z osobami kompetentnymi na temat środków, przeznaczenia środków i jakiejś tam pomocy finansowej dla naszych DPS-ów, dwóch, bo tutaj głównie chodzi o DPS w Szczurkowie i DPS w Bartoszycach, no niestety nie udało nam się tych środków załatwić z racji formalnej po prostu. No nie ma takiej możliwości, żeby dołożyć środków tam, gdzie na przykład zmniejsza się obsada, a środki są desygnowane na osobę. No więc jeszcze nawet te subwencje zostały zmniejszone. Ale my tutaj, że tak powiem, wewnętrznie postaramy się tak zrobić, właściwie już ułożyliśmy tak budżet, żeby tym dwóm DPS-om pomóc i na pewno do czerwca przyszłego roku te DPS-y będą funkcjonować. Zakładamy, że
do tego czasu poprawi się po prostu sytuacja, bo tak naprawdę to w Bartoszycach potrzeba byłoby nam, nie wiem, no, 3-4 pensjonariuszy dosłownie i w Szczurkowie też, żeby te domy mogły się zamknąć we własnych budżetach. No i to jest takie optymistyczne. Wszystkie takie czynności oszczędzające środki zostały już poczynione i w jednym domu, i w drugim domu, łącznie tam z niewielkimi zwolnieniami, czy też nieprzedłużaniem umowy, która wygasła. Więc to są te wszystkie kroki, które czynimy, żeby te domy przetrwały w tej formule, w jakiej są na razie. I jeżeli nam się to uda do czerwca, zakładamy, że to już powinno potem funkcjonować normalnie. Także to taka jest jakby optymistyczne nasze spojrzenie na tę sprawę. No jeżeli będzie tak, że rzeczywiście drastycznie spadną ilości pensjonariuszy w naszych domach, no to będziemy podejmować też również takie decyzje łączenia domów, czy powiedzmy zamykania jednego przynajmniej, lub też przekształcania w inną formułę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby w słowach różnych? Pan Zduniuk, proszę uprzejmie. Pan radny Zduniuk. Ja na ostatniej sesji zgłaszałem sprawę dotyczącą, tam była informacja, Wody Polskie zgłosiły, czy złożyły informację, natomiast na dzisiejszą sesję, tak zrozumiałem, miał być zaproszony ktoś z dyrekcji z Olsztyna i chciałbym się dowiedzieć, czy zostało to zrealizowane, czy ten wniosek, czy to pismo zostało skierowane do Wód Polskich w Olsztynie, no celem wyjaśnienia sprawy dotyczących, nazwijmy to, gospodarki wodnej na terenie powiatu. To jedna rzecz, a zaceniam to tym, ponieważ ja wczoraj byłem na sesji w Bisztynku. Proszę? A, tu. No, wczoraj byłem na sesji w Bisztynku i ten problem też został poruszony. Po prostu tak naprawdę po sesji pytano mnie, jak niektóre rzeczy załatwić odnośnie chociażby egzekwowania konserwacji, pozyskania środków finansowych. To jeszcze raz podkreślam, to są dobre, to są ważne sprawy, podobnie też jak i na dzień dzisiejszy pewnymi środkami operuje też KOWR w tych miejscowościach popegeerowskich. Chciałbym też się dowiedzieć, akurat tu jest dyrektor na sali, oby kilka słów powiedział też na ten temat, bo chcę Państwu powiedzieć, to są dosyć ważne tematy, dosyć ważne sprawy i niekiedy są no, niepotrzebne różnego rodzaju wypowiedzi, które do niczego nie prowadzą. To jest to. Następna sprawa dotyczy dróg. Ja mam tutaj przed sobą odpowiedź, którą pierwotnie Rada czy Sołtys z Lądka złożył pismo odnośnie remontu drogi Prosity Księżny. Ja tu nie będę wnikał, bo mam odpowiedź, tylko chciałbym się dowiedzieć, jak daleko jest to, na jakim etapie jest to realizowane. Bo to co tu jest, to w tym piśmie mnie nie zadawala, z racji tego, że na sesji tego typu rzeczy, wnioski też powinny być przedstawiane, bo to jest dosyć ważna sprawa. To są mieszkańcy, tym bardziej tam jest też bezpośrednio zainteresowany. Odpowiada za to zastępca burmistrza w Bisztynku, który też no, rozmawiał ze mną o tej drodze. Sprawa następna, droga też została zgłoszona przez radnego Sontop, a chodzi o remont, odkrzaczenie odcinka drogi Sontopy Unikowo. Ja kiedyś też rozmawiałem z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i ta sprawa miała być zrealizowana. To bym miał tyle w tym momencie co do tych takich spraw akurat z wczorajszej sesji z Bisztynka, na której akurat byłem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o Wody Polskie, to powiem Państwu tak. No, na ostatniej sesji temat Wód Polskich był poruszany. Był na komisji przedstawiciel Wód Polskich. Można było się wszystkiego dowiedzieć. Chociaż troszeczkę dziwię się panu radnemu, który mówi, że się zna doskonale na Wodach Polskich, a chciałby jakieś informacje uzyskać. Ale z Wód Polskich można te informacje
informacje uzyskać w każdej chwili. Nie ma problemu w tym planie sesji na dzisiaj. Wody Polskie nie były jakby zaplanowane. Były zaplanowane na poprzedniej sesji, dlatego po prostu Wód Polskich dzisiaj nie ma. A jeśli chodzi, no jest oczywiście wśród nas pan dyrektor Kowru, jeśli zechciałby, bo to nie wiem, czy pan Marcin jest gościem, prawda? Ale jakby zechciał dwa słowa na ten temat powiedzieć, to bardzo proszę. Może ja tu w międzyczasie, panie przewodniczący, dopowiem, tak, tak, że akurat na dzisiaj to i termin był dla pana dyrektora Wasieli nie bardzo odpowiadający, ale jesteśmy po rozmowie i on w każdej chwili jest gotowy do nas przyjechać, więc jeśli ustalimy, że na następną sesję go zaprosimy i będzie wszystko ok, no to przyjedzie i nam opowie o tym, co się dzieje. Także to nie ma tutaj żadnego problemu. Przy czym ja chcę też tak jakby tutaj wszystkim powiedzieć, że no, rolnictwo jako taki dział w powiecie no, przestał funkcjonować, jak państwo wiecie, i jest to tylko... Znaczy, rolnictwo funkcjonuje, tylko my się tym nie zajmujemy. Nie, nie, w sensie wydziału, nie ma wydziału. Tak, w sensie merytorycznym nie zajmujemy się sprawami rolnictwa. Także to jest tak, ale takie właśnie uwagi, jak tutaj pana radnego Zduniuka, uważam, że jeżeli będzie można zrealizować, to będziemy tak robić. Bardzo dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, bardzo proszę, jeśli można. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie starosto, panowie radni, Wysoka Rado. Jako przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa akurat dobrze się składa, bo zajmuje się zasobem nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i my jako KOWR na swoich nieruchomościach prowadzimy tą gospodarkę dotyczącą głównie melioracji, bo jeśli chodzi o kwestie dotyczące wód płynących, to jeżeli my identyfikujemy na swoim obszarze wody płynące albo działki, które tak są określone, że tam są wody płynące, to staramy się jak najszybciej przekazywać je do dyspozycji Wód Polskich, tak? Bo my mamy rozgraniczenie również ustawowe pomiędzy naszymi obowiązkami, a obowiązkami, które są zgodnie z ustawą przydzielone dla Wód Polskich i tego się trzymamy. To jeżeli mamy zgłoszenie takie, że dana działka, która jest przejęta przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma status wód płynących, to tę działkę przekazujemy do tej instytucji. Natomiast jeśli chodzi o kwestie melioracji, czyli te odprowadzanie wód z pól uprawnych, to tutaj jak najbardziej my inwestujemy na te pola tam, gdzie my jesteśmy właścicielami. Ewentualnie kontrolujemy to, co znajduje się w ziemi, a jest wydzierżawiane przez naszych rolników, tak aby te instalacje były w odpowiednim stanie technicznym. I często się zdarza, że współpracujemy również z jednostkami samorządu terytorialnego, czyli mamy na przykład instalację odwadniającą, która w jakimś stopniu negatywnie wpływa na grunty już nie kowrowskie, tylko na przykład na grunty albo należące do gminy, albo należące do prywatnych właścicieli. Dwa miesiące temu mieliśmy taki przykład, gdzie dostaliśmy informację od wiceburmistrza gminy Sępopol, że jedna z takich instalacji jakby no, jest, mówiąc kolokwialnie, zatkana i powoduje zalewanie terenów, które są już w dyspozycji gminy Sępopol. I na prośbę gminy Sępopol wyasygnowaliśmy kilkaset tysięcy złotych. Oszacowaliśmy koszty, a te koszty zostały oszacowane przez gminę Sępopol. Ten kosztorys inwestorski został przesłany do nas, do KOWR-u. My tą kwotę wyasygnowaliśmy, dzięki temu mogliśmy tą awarię usunąć, ale mało tego, umówiliśmy się z gminą Sępopol, że tą instalację akurat przekazujemy na rzecz mienia komunalnego gminy Sępopol, żeby jeżeli znowu będzie miała miejsce taka sytuacja, bezpośrednio gmina mogła interweniować i zabezpieczyć swoje grunty przed ewentualnym zalaniem. Więc z tym, jeśli chodzi o Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, to dbamy o ten zasób ziemi rolnej Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o wody płynące, to my jak najszybciej przekazujemy to do tej instytucji, która się z tym zgodnie z ustawą zajmuje. To taka krótka informacja na teraz. Mam nadzieję, że odpowiedziałem i rozwijałem wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Zduniuk, proszę uprzejmie. A jak już jest dyrektor,
przy mównicy, to jeszcze jedną rzecz zapytam, ponieważ na wczorajszym posiedzeniu sesji w Bisztynku sprawy były też poruszane przejęcia dróg przez gminę tych popegeerowskich. Bo są takie, z tego co wiem. I to też przy przekazaniu tych dróg do gmin, na jakich zasadach to się odbywa. Bo ja co do tego, panie przewodniczący, jestem dobrze zorientowany, ale w którymś momencie sprostuję jedną rzecz. Odbywa się to na dwojako, mogę powiedzieć, bo jeśli chodzi o drogi, które są przekazywane na rzecz gmin, to te drogi są tylko z nazwy bardzo często drogami i one nie posiadają statusu dróg publicznych, bo my jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie możemy posiadać dróg publicznych, bo drogi publiczne są w dyspozycji gmin, powiatów, samorządu województwa, no i te drogi krajowe. Natomiast bardzo często jest tak, że przez nasze działki są urządzone jakby drogi, czy inaczej, te działki są wykorzystywane jako drogi, natomiast drogami de facto nie są. I wtedy, kiedy mamy taką sytuację i mieszkańcy na przykład zwracają się do danej jednostki samorządu terytorialnego, czyli do gminy, z prośbą, aby ten stan uregulować, tak, aby ten trakt czy ciąg komunikacyjny stał się faktycznie drogą publiczną. Wtedy jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, występują do KOWR-u z prośbą o bezpłatne przejęcie tej działki, która jest użytkowana jako droga. I my jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w takich przypadkach najczęściej wyrażamy zgodę, bo to również jest w naszym interesie, ponieważ zazwyczaj te działki, no, jeśli chodzi o rozłóg, nie pasują nam. One są wąskie, one są małe i jeżeli mają służyć interesowi publicznemu, to my jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa te drogi przekazujemy bezpłatnie na rzecz gmin. Zdarza się również, i to jest druga sytuacja, o której chciałem powiedzieć, że sami proponujemy takie właśnie działki, aby one były przekazane i kierujemy tą prośbę do konkretnej gminy, wskazując propozycję przejęcia nieodpłatnie takiej działki, która jest zidentyfikowana u nas jako użytkowana jako droga. Więc tak to wygląda w skrócie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi za tę obszerną informację. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Zduniuk jeszcze, proszę bardzo. Panie przewodniczący, nic gorszego nie ma, jak pan poucza akurat mnie co do spraw. Ale się ja nikogo nie pouczam. Ja nie śmiałbym pouczać, panie radny. Panie przewodniczący, nie śmiałbym niech pana pan pouczać. Nie przerywa, bo czasami niepotrzebnie pan to mówi. Dyrektor przed chwilą wyjaśnił sprawę konkretną i konkretnie. Teraz te osoby, które słuchają chociażby tą sesję, czy potem odtwarzane to jest różnie i są zorientowani. Na dzień dzisiejszy niech mi pan wybaczy to, czy to będzie na Radzie Powiatu, czy w gminie, ale osoby, które mieszkają na wsi, wiedzą. Niech będzie 2, 3, 5 czy 10 i to jest inna sytuacja wtedy. A to, co pan mi mówi, że to na komisji było omawiane, pan wybaczy, ale komisja to jest komisja, a sesja to jest sesja, to jest otwarte. O to tu mi chodziło. Jeszcze raz podkreślam, na wczorajszej sesji w Bisztynku były sprawy omawiane, chociażby przejęcia dróg przez czy przekazane dla gminy, czy inaczej mówiąc, sprawa uregulowana z drogami tymi byłymi popegeerowskimi. Są to ważne rzeczy i wtedy jest społeczeństwo jest poinformowane, a to, co pan mówi w tej chwili, że bo było na komisji. Na komisji wiele rzeczy można omawiać, natomiast jeżeli jest to podane do publicznej wiadomości i jeszcze raz podkreślę, gdyby był przedstawiciel z dyrekcji Wód Polskich z Olsztyna i omówił sprawy dotyczące zagadnienia, czym się zajmują Wody Polskie. Jeszcze jedną rzecz podkreślę, czy są pieniądze na prowadzenie inwestycji, z tego co wiem są i jak te pieniądze można pozyskać. Popatrzy pan, jak to wygląda w terenie. No jeżeli się siedzi tu i pan tylko to można powiedzieć, a tego nie można powiedzieć, przyjedzie pan w teren i posłucha się czasami mieszkańców. Mało tego, no ja bym panu proponował też, aby pan się wybrał na sesję, czy do Bisztynka, czy do Sępopola, czy gdzieś. Widzi pan, posłuchał. Pan mnie teraz poucza. Pouczam pana, bo mam prawo. Ale ja nie mam prawa pana pouczyć, ale ja pana też nie pouczam, bo nie śmiem. Jestem starszy, dlatego korzystam z tego w tym momencie, żeby było jasne.
to tak dla usprawiedliwienia. Natomiast jeszcze raz podkreślę, warto czasami być i w terenie posłuchać, co mieszkańcy, szczególnie wsi, tych no, gdzieś trochę dalej oddalonych, jakie mają problemy i kłopoty. Ja mam tyle i nie chciałbym więcej na ten temat rozmawiać. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że pan na pewno bywa w terenie i pan jako fachowiec na pewno wszystko mieszkańcom tłumaczy. Ja powiem tylko, że ja nie staram się, nie śmiałbym pana pouczać, ja po prostu tylko wyraziłem swoje zdanie. A do tego mam prawo. I teraz, czy jeszcze jakieś uwagi? Pan radny Grzegorz Mucha, proszę uprzejmie. Ja mam prośbę do pana przewodniczącego, bo często jest tak, że po którejś z komisji radni wydzwaniają, a co było na komisji budżetowej i tak dalej, i tak dalej. Mam taką prośbę, że w sytuacjach, gdy są sprawy jakieś ważne, omawiane na komisjach, dotyczące chociażby zmian jakichś istotnych w budżecie, to mam prośbę taką, żeby pan przewodniczący organizował połączone posiedzenia komisji, bo ani komisja rewizyjna, ani komisja skarg i wniosków i petycji w większości przypadków w tej naszej głównej komisji realizacji zadań powiatu nie uczestniczy. Ja wiem, że każdy radny ma prawo przyjechać na posiedzenie komisji, ale myślę, że warto by było, żeby takie informacje o tych posiedzeniach tej głównej komisji otrzymywali, a wręcz inaczej, organizować połączone posiedzenia komisji, gdzie ważne rzeczy są omawiane. Dziękuję. Dobrze, przyjąłem to do wiadomości, chociaż uważam, że informacja o posiedzeniu komisji jest zawsze umieszczona w portalu Sesja i każdy ma prawo to zobaczyć i być na komisji. Ale przyjąłem to do wiadomości. W takiej sytuacji, jak będą posiedzenia komisji tej głównej, to będą do wszystkich radnych przekazywane informacje o tym posiedzeniu. Przyjąłem to do wiadomości. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi są? Wobec tego, szanowni państwo, pozwólcie, że jeszcze tak na koniec powiem o trzech rzeczach. Otóż nie zapominajcie państwo o tym, że trwa nadal pandemia COVID-19. To mówię do nas tutaj zgromadzonych, ale również do państwa, którzy nas słuchają, żebyśmy cały czas starali się nosić maseczki tam, gdzie powinniśmy je nosić, starać się myć ręce, dezynfekować ręce, dlatego że są zachorowania, COVID nadal szaleje, pandemia nie jest jeszcze zakończona, a szczególnie w czasach, kiedy w momencie, kiedy zbliża się święto, kiedy jest święto Wszystkich Świętych, kiedy spotkamy się wszyscy na cmentarzach, chciałbym przypomnieć, że na cmentarzach też obowiązują maseczki. Na cmentarzach powinniśmy być w maseczkach i apeluję do państwa o ostrożność, o to, żebyśmy jednak tych rygorów przestrzegali. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, proszę państwa, to 11 listopada. Zbliża się Święto Narodowe. Chciałbym zaapelować do państwa o udział w tym święcie. Na pewno będą opublikowane programy obchodów tego święta. To jest ważne święto. 11 listopada 1918 roku odrodziło się nasze państwo po 123 latach niewoli i powinniśmy czcić tę rocznicę i brać w niej udział. Tyle moich takich ogólnych uwag. Jeszcze pan radny Piotr Stapaj chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Szanowna Rado, korzystając z okazji, również chciałbym tutaj dołączyć się do słów pana przewodniczącego i generalnie zaapelować do mieszkańców, rodziców, dlatego że, szanowni państwo, zwiększa się nam drastycznie ilość zachorowań. Dlatego, szanowni państwo, apeluję do państwa, do rodziców, za mądrość, żeby państwa dzieci mogły chodzić na nauczanie stacjonarne. Musimy o to wszyscy zadbać. Dlatego bardzo proszę państwa, pamiętajmy, żeby dziecko było wyposażone w maseczkę. Jeżeli nawet nie ma, te maseczki są w szkołach. Żeby państwo przypilnowali, żeby unikać zgromadzeń, żeby jakieś imprezy, uroczystości naprawdę dzisiaj odwlekać, żebyśmy bezpiecznie mogli pracować, żeby państwo naprawdę w domu uświadomili, że jeżeli każdy z nas zrobi
to, co powinien w walce z pandemią, to naprawdę może uchronić siebie, ale i również innych. Dlatego jeszcze raz, szanowni państwo, apeluję. Zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo. Proszę zwracać uwagę, że to nie jest błaha sprawa, bo to jest nasza wspólna sprawa, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze i tu w imieniu i nauczycieli, i pracowników bardzo o to proszę, żebyśmy stworzyli takie warunki, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni, a co najważniejsze, żebyśmy naprawdę mogli jak najdłużej uczestniczyć w zajęciach i móc edukować w trybie stacjonarnym, a nie zdalnym, bo wiemy, jak to wszystko wygląda. Także naprawdę jest to ważna sprawa. Niech każdy w domu, że tak powiem, porozmawia ze swoimi dziećmi, swoimi uczniami, bo wówczas naprawdę możemy zrobić wspólnie, naprawdę możemy zrobić wiele. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście całkowicie podpisuję się pod tym apelem, który wygłosił pan radny. Dodam jeszcze tylko, proszę państwa, jedyną w zasadzie metodą, żeby zwalczyć pandemię, taką najważniejszą jest to, żebyśmy się szczepili. Także proszę państwa, szczepmy się. Kto się jeszcze nie zaszczepił, to niech się zdecyduje. Namawiam do tego państwa i namawiam oczywiście te osoby, które dwukrotnie się szczepiły, żeby zaszczepiły się trzeci raz. Jeszcze pan radny Pająk prosi o głos. Proszę bardzo. To akurat nie dotyczy może z posiedzenia Rady Powiatu, ale chciałem tylko przekazać informację dla wszystkich państwa, że 31 października i 1 listopada będzie można się zaszczepić przy cmentarzu przy ulicy Kęczyńskiej. To będzie stał punkt mobilny. Dziękuję bardzo. Tak, w tej chwili nie ma problemu, żeby się zaszczepić. Punkty są w wielu miejscach i ta inicjatywa, żeby przy cmentarzu był taki punkt, też jest bardzo istotna i ważna. Także dziękujemy za tą informację. Szanowni państwo, w związku z tym, że program, porządek sesji został dzisiaj wyczerpany, zamykam obrady 48. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję państwu bardzo. Życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia.